Smutek, żal, rozczarowanie. Jakie uczucie teraz tobą targa? Każde wymienione. Nic dodać, nic dojąć. Żeśmy przegrali 3-0. Chociaż wydaje mi się, że nie byliśmy zespołem gorszym, a bramka, która ustawiła mecz, to było kuriozum, ale to już jest po meczu i nie ma co rozpamiętywać. Co tu powiedzieć, jakbyśmy wcześniej strzeli, bo miałem wcześniej przy 1-0 też sytuację bardzo dobrą i wtedy powinien się zachować lepiej, to może mecz by się inaczej potoczył, a tak nie ma o czym gadać w ogóle. Jesteśmy teraz załamani. Ta pierwsza bramka, to ona zadecydowała, ona była kluczowa? No, wydaje mi się, że tak, tylko że mieliśmy potem jeszcze cały mecz do odrobienia i mamy pretensje też do siebie, że nie udało nam się, ale trudno, my nie będziemy zwalać na nic, bo to grał cały zespół, całą połowę i co mogliśmy też to odrobić, tą bramkę, no trudno, nie udało się. To miał przed tą dziwną sytuacją, co strzeli bramkę, więcej sytuacji 100%. No były sytuacje po waszej stronie, czyli to, taktyka, czyli była dobra. Też? No ewidentnie skuteczność, bo ja sam mogłem strzelić, nie wiem, 3-4 bramki, jakbym wszystko strzelił normalnie. Tak jak wcześniej się zachowywałem w wcześniejszych meczach, gdzie wpadało, no to możemy mieć pretensje też sami do siebie, bo tych sytuacji naprawdę żeśmy stworzyli bardzo dużo.